Cześć i czołem, witam ponownie w Giercowni. Dzisiaj na warsztacie mamy grę World Box. Jakiś rok temu ogrywaliśmy ją w Early Accessie. Ona cały czas się rozwija i dość intensywnie się rozwija. Więc warto by było po tym roku sprawdzić, co słychać w grze. World Box jest grą, w której wcielamy się w Boga. Jesteśmy Boga fantazyjnego światu, która tutaj mi wygenerowała automatycznie jakiś świat, ale można go stworzyć jak najbardziej samemu. Możemy sobie na przykład, zobacz, walnijmy sobie tu równinę, trochę tak bez sensu, ale chciałem wam pokazać, że można. I na tym górę jeszcze, nie? No, i na tym świecie będziemy także wrzucać poszczególne istotki rasy, jakichś ludków i innych takich. Możemy na przykład, patrzcie, tutaj możemy sobie krowy walnąć, mamy krowy. Możemy jeszcze troszkę krów tutaj, leśnych krów, to są leśne krowy. No ale też możemy rozwijać cywilizację i gra zaczyna się naprawdę robić ciekawa w momencie, w którym rozwijamy cywilizację. Raczej nie rozwijamy, tylko pozwalamy im być. Mamy do wyboru cztery standardowe takie rasy świata fantazy, powiedzmy. Mamy orków, których sobie tutaj wrzucimy trochę. Mamy ludzi, którzy ludzie mogą sobie być. Nie wiem, tutaj będą elfy. To ludzie niech sobie będą tutaj, będą pasać krowy. Elfy wrzucimy tu. A tu wrzucimy krasnoludów, bo są góry i jakieś bagna i inne takie rzeczy. Ja tutaj nie mam ustawionego, widzę, że nie ma. O, tu widzicie, ile jest opcji w ogóle, nie? Do tworzenia. Można robić efekty, natura i katastrofy. Ostatecznie można oczywiście wszystko zniszczyć, nie? Na przykład wezwać wielką krabzillę, która zniszczy wszystkie tutaj cywilizacje. Będzie można nimi sterować. Można zrzucić nuka i bombę antymaterii i takie rzeczy. No, my na razie tego nie będziemy robić, ale jak najbardziej jest to opcja. Możemy też tutaj spopularyzować świat najróżniejszymi bestiami, na przykład wrzucimy tutaj sobie jakąś żabę. Ja wiem, że żaba to nie brzmi troszkę specjalnie jak bestia, ale czemu nie? Niech będzie troszkę żab. Będzie też jakiś aligator jeden czy dwa tutaj. Nie wiem, czy one nie będą się same też generowały. O kurde, nie wiem, czy ci orkowie sobie poradzą z tymi aligatorami, ale możemy też na przykład zobaczyć jakieś pingwiny tu wrzucić. Można rzucić coś większego jak niedźwiedź. Tu są potwory i przeciwnicy tacy trochę groźniejsi. Może ich sobie odpuścimy na razie. Na razie pozwólmy światu trochę funkcjonować. Nie wiem, czy zasobniki nie będą same się tworzyły. Pamiętam, że w poprzednio, jak próbowałem grać, to chyba musiałem je ułożyć. Musiałem ustawić zasobniki najróżniejsze. O, niedźwiedź samouczkowy. Wszystkiego jak grać w Roadbox. Czyli jakbyście nie wiedzieli, też można. Drukarka. Tu są tysiące różnych sposobów na to, aby urozmaicić waszą grę. No, można tutaj urozmaicać grę na tysiące różnych sposobów, żeby no, zmienić tryby i tak dalej. Co tu się dzieje? Niedźwiedziopad? To jest jakaś epoka. To też jest coś nowego. Księżyce do następnej epoki. To jest epoka nadziei, na to wychodzi. O, ty, człowiek się rzucił na tego. Człowiek się rzucił na niedźwiedzia. Mam wrażenie, że to nie skończy się najlepiej. O, właśnie. Każda postać, każde zwierzę, każdy kurczak, każda żaba ma tutaj swoje statystyki. Ile zjadło? No, 27 krabotycznia się urodził, tak? Ile ma siły, jakie ma statystyki, jakie ma dodatkowe cechy? A, że został stworzony przeze mnie, tak? I jest silny. Możemy go podążać za nim na mapie, ale no, nie chcemy za nim podążać na mapie. Ogólnie ludzkość i inne takie istoty będą starały się założyć cywilizację. O, ci się rzucili na niego. O, tu jest jakiś kotek przyszedł. Miau, miau się nazywa, jest leciutki. A jak tutaj ludzie wyglądają? Mamy Ashigę. Ashigę się urodził, to był jeszcze zrobiony przeze mnie. Jest królestwo Acel. Jest głodny, ma życie, ma swoje dodatkowe cechy. Ile ma lat i tak dalej, i tak dalej. Potem będą wybierać sobie z tego króla. Tutaj budują dok. Jak popatrzymy dalej, to się robią outline ich królestwa. O, ty. Widzę, że pojawili się. A, ci ludzie chyba poszli gdzie indziej i zrobili swoje własne królestwa. Dwa królestwa, tak? No tu są elfy. A tutaj kto to jest? To jest. Ha, dziecko księżyca. I on też go stworzyłem.
miasto. Jakie jest rasy? Ja nie do końca wiem, jakie jest rasy, ale jest on po prostu z innego królestwa, czyli najwyraźniej ktoś sobie poszedł stąd tu albo stąd tu i postanowił swoje własne królestwo stworzyć. No bo czemu nie? Ci chyba zabili wszystkie krokodyle. Spekez są, ale zobaczcie, Nozorid, tak, ci też poszli i stworzyli swoje własne królestwo. Te królestwa będą ze sobą konkurowały, będą prowadziły bitwy. Tutaj są krasnoludy, chodzą i zbierają te grzyby chyba czy coś. Więc tak, tych rzeczy jest tu naprawdę, naprawdę sporo. Ja bym chciał zobaczyć, czy ja jestem w stanie... Góry, leśny grunt, wzgórza, piasek, łopata na zwiększenie poziomu terenu, czyli nie, czyli już zrezygnowali z tego, żeby dawać po prostu zasobniki, bo kiedyś trzeba było jakieś złota dawać, pamiętam, jakieś krzaczki z jagodami i tak dalej, a teraz nie widzę takiej możliwości. Ale możemy na przykład sobie dodać liska, tutaj jest dwa barany, rzucimy, niech sobie biegają. Możemy tutaj trochę kraby posadzić. One, nie wiem, czy one będą cokolwiek robiły. No tutaj, ty, ale oni się rozprzestrzeniają w dramatycznej szybkości. W ogóle, okej, tutaj jest król tego królestwa. To jest Az. Az jest kłamliwy, jest, ma moc regeneracji, jest brutalem i jest dzieckiem nocy. I jest z klanu Bamokokon i jest z królestwa Gringesnop. No dobrze, jest kultury Zegmek, czyli są jeszcze kultury, jest kultura Zegmek. Kultury Zegmek, wszystkie kultury jakie są, mają swoje wynalazki i one będą próbowały się rozwijać. Weźmy jakąś kulturę, która jest powiedzmy jakieś większa trochę. Weźmy na przykład tych ludzi tutaj, weźmy ludzi, zobaczymy jakie oni są kultury. Oni są kultury Adoedain. I oni zdobywają wiedzę i o co oni wynajdują? Wynaleźli na razie domy pierwszego poziomu. Więc kurde, to bardzo szybko się rozwijają te królestwa. Ja jestem na normalnym poziomie szybkości, a grę można przyspieszyć, ale tworzy pszczoły, pszczoły zapylają kwiaty. Postawmy sobie tu jeden ul, postawmy sobie tu jeden ul. Może tutaj sobie jakiegoś ula postawimy i tutaj, żeby może komuś było łatwiej. Ktoś, co lubi kwiaty. Można chrząszcze robić, małe owady. Zombie uważajcie, bo jeżeli się nie mylę, to poprzednio jak zrobiłem zombie, to one zamieniały im pokonanych przeciwników w zombie, więc bardzo szybko można zdepopulizować całą swoją mapę, montując gdzieś zombie. Więc to wygląda na takiej zasadzie. Możemy sobie pieska, może krasnoludy niech mają trochę kur, niech ci mają trochę kur, trochę jakichś dzikich kur tutaj rzucimy, nie sobie. No ja jestem trochę po macoszemu potraktowałem tutaj orków, ale to może. Jakie jest orcze zwierzę? Bardzo orcze zwierzę, z którego orki by były zadowolone. No nie wiem, hieny? Mam wrażenie, że hieny mogą być takim orczym zwierzęciem. Nosorożec, niech sobie łazi, bo to taki tutaj teren, jest jakiś byk sobie łazi, to są bawoły, a bawoły są... Hieny walczą z nosorożcami! Hieny, czemu oni się wszyscy biją? Czemu ten świat musi być taki okrutny? Czemu to tak wygląda? Czemu tak jest? Ja chciałem, żeby te bawołki sobie tutaj chodziły, a tutaj bawuł zjada jakiegoś małego orka, widać. Przyszedł Ozaga przyszła go ratować, czy on przyszedł, nie wiem, trudno powiedzieć. Oni są z kultury Bagwach i oni mają produkcję broni już ogarniętą. Okej. Mają jakieś dzikie chaty, ale już broń potrafią robić. Więc tak, to jest bardzo fajna gra, żeby stworzyć sobie taki świat i patrzeć po prostu, co się tutaj samemu z nim dzieje i po prostu od czasu do czasu trochę w niego poingerować. To jest król, tutaj widać króla tego królestwa, a to jest dowódca. I dowódca powstaje, tak? On jest tym dowódcą tutaj? Ten Chnoro? Nie wygląda, żeby on był tym dowódcą. Nie, żeje. Ty, on jest tym dowódcą. Czemu go dowódcą zrobili? Przecież on ma dopiero 10 lat. Jest lekki, jest płodny. No, ciekawe, jak można to stwierdzić u kogoś, kto ma 10 lat, ale nie wiem. Zbalansowany charakter ma i doświadczenie 10 na 100. Bo ogólnie bohaterowie, znaczy dodaj do polubionych, nie chcę dodać go do polubionych. Kapitanowie, a nie, on może jest tym. On może jest dziedzicem.
Trudno powiedzieć. Bo kiedyś po prostu ci mniejsi to byli kapitanowie. I kapitanowie, tak, on był chyba po prostu dziedzicem. Kapitanowie dowodzili We are life in hell. O kurde, to dziwne motto królestwa. No dobrze. Władca Chnoro. Tak, czyli on stał się władcą w tym momencie. Populacja 5 na 12 to chyba niedobrze. Jedną wioskę mają i to są elfy. Elfy, które przyszły tutaj. No i dowódcy prowadzili armię, nie? Ale tutaj teraz widać, że trochę od tego odeszli. I jest król i jest jego następca po prostu. Ci chyba są w pokoju, ale teraz możemy zobaczyć. Mamy listę kultur. Możemy tu sobie wszystko sprawdzić. Możemy sobie sprawdzić także liczba sojuszy. Nikt nie ma sojuszy żadnych podpisanych między sobą. Zwoje królestwa. I tutaj wszyscy mają... Jacyś tacy młodzi strasznie są. Ci się rozmnażają jak szaleni, ci zresztą też się rozmnażają jak szaleni. Tym idzie tak trochę średnio z tym rozmnażaniem, jest ich trzech, a tego co gryzie? On się zachorował chyba, on zatruty, się zatruł przez jakiś sposób, nie wiem jaki, może zjadł coś niezbyt zdrowego, wiecie, w jakimś szemranym miejscu, jakiegoś kebabiksa, który odstał od przedwczoraj, on różnie bywa. Mają bardzo mało ludzi, ale bardzo dużo terenu. Krasnoludy, jak sobie krasnoludy, ten jest jakiś wielki, to jest Gil Egiche jest odczuwa satysfakcję, jest górnikiem i ma wzmocnienie i jak tam ich kultura idzie, domy, ale wynajdują bronię też widzę. Aha, myślałem, że mogę na to jakoś wpłynąć. No ale dobrze, to jest królestwo Onryl. A Tor Alteri to są też krasnoludy, czy to są ludzie? To są też krasnoludowie. Okej. Okay. Ci się tutaj rozprzestrzenili. Jeszcze na razie widać, że nie ma jakichś jasnych i bezpośrednich wojen, ale to uwierzcie mi, zacznie się całkiem niedługo. Czy ja mogę tak, pusty klawisz dodaj mu moc. Aha, Ctrl 3, mogę coś przypisać. A tu jest przyspieszenie, dobra. Możemy przyspieszyć. Przyspieszmy o 3, żeby troszkę tę początkową fazę epoki kamienia im przyspieszyć. Możemy też spróbować na przykład postawić tutaj. O, ten się z kim bije? Szczury tu jakieś są chyba. A, tu są jakieś takie demony powstały lodowe. Tak, na różnych biomach różne istoty się rodzą. I to widzę, że biomy... Znaczy, co to jest? To jest Dek. Dek jest... Jest lampą, jest pogromcą królów, jest odporny na zamrażanie, ognie odpojen, jest weteranem też. No, jak usilnie próbują go zabić, no to w sumie się nie dziwię. Spowolnijmy na chwilę. O, tutaj jest też jakiś, pojawi się koła, to jest jakiś Yeti czy coś, trudno powiedzieć, ale tak, tu będą się rodzić tacy przeciwnicy najróżniejsi, może nie musimy ich sami wytwarzać, oni mogą się po prostu pojawić, może nowotwór rośnie na drzewie i pożera wszystko. No to nie zabrzmiało zbyt dobrze, spokojny serek to leczy wszystkich dookoła, nie wiem, dajmy sobie wróżkę, może dajmy wróżkę tutaj, niech se lata, może tutaj, bo tutaj jakoś niebezpiecznie się zrobiło. Mamy też czerwone mrówki, jakieś robaki, te naprawdę dużo zmieniają tutaj obszaru, ten na przykład pływa pod ziemią i wszystko rozwala na swojej drodze. Ci się rozmnożyli, zbudowali jakąś pierwszą tutaj wielki budynek. Budynków chyba nie można klikać, nie, klika się ludzi tylko. Znaczy ludzi, orków, ludzi, elfów, wiecie, wszystkie te dobre, smaczne rzeczy. Co tu się dzieje? Czemu tam ktoś krzyczy? On jest górnikiem też. Większa szansa wydobycie kryształów z kopalni. Ulubiona potrawa piwo. O, panie, byśmy się dogadali, chyba coś czuję. Ale tak, możemy. To widać, mapa jest całkiem spora, więc może na przykład zróbmy obszar. Zróbmy zwyczajnie, w miarę żyzna ziemia, zwyczajnie do nasiona biomów. Dobra, a nie, tutaj jednak nie sięgam, ale zróbmy na przykład tutaj jakąś lund jakiś taki, który pozwoli
który będzie miejscem do zasiedlania. Tutaj też dostajemy, zróbmy ląd jakiś dodatkowy, żeby ktoś mógł przyjść i spróbować go zasiedlić. Niskie zwierzę, można dużo kamienia. Dobra, weźmy tutaj trochę kamienia, tutaj troszkę kamienia. To będą takie, wiecie, tereny, które wszyscy by chcieli mieć. I na przykład możemy zrobić, o, taki teren i na przykład taki teren, nie? Wiecie, to bardzo ważne miejsce, gdyby chcieć tutaj mieszkać, nie? To każdy by chciał. Ale tak, zróbmy, żeby było o co konkurować. Żeby można było sobie o coś konkurować tutaj między nimi, żeby można byli mogliby wyruszyć po coś i coś robić. Czy ja mogę... A nie, czekaj, linie wojenne, plan, tryb, a nie, tryb kultury, dobra. Podpowiedź dla obszarów, czy one zostaną zalesione teraz? Bo ja tak naprawdę nie widziałem właśnie możliwości zalesienia niczego. Kiedyś ona była tak dostępna po prostu z czapy, a tutaj widzę, że... A nie, tu są, o, patrzcie, jest natura, krzaki owocowe, czyli są te wszystkie składniki, okej, myślałem, że z tego zrezygnowali. Po prostu gdzieś przełożyli nawóz roślinny, nawóz drzew, weźmy tutaj jakieś sobie drzewa, rzućmy. Tutaj może też jakieś drzewa, rzućmy tu jakieś rośliny, niech rosną. Tutaj też. I tutaj też. I może jeszcze jakieś tutaj rośliny. I ogólnie może coś wyrośnie. Czy ja muszę deszczowa, straszny strażak tworzyć wiele nas? Nie, ja nie wiem, czy ja chcę tworzyć jakieś rzeczy, ale możemy na przykład postawić sobie tutaj trochę jakiś... A, one na tym nie mogą rosnąć. Na tym mogą rosnąć. O, okej. Czyli będą na przykład jagódki dostaną. Ci też tu jagódki jakieś dostaną. A czemu nie? Weźmy jagódki tu, jagódki tu, jagódki dla wszystkich. Kamieni trochę. Może po prostu oni nie rozwijają się aż tak szybko, bo kamieni nie ma. Trochę słaba epoka kamienna, która nie ma kamieni, co? Ale inne rzeczy można tutaj postawić. Na przykład zrzućmy, no nie, na elfom na wioskę może nie zrzućmy kamieni, ale możemy zrzucić srebro, o, na przykład tu zrzućmy, o, to wykasowałem te krzaczki, które zrzuciłem, ale niech mają srebro i krasnale też niech mają trochę srebra. Krasnale oczywiście muszą mieć złoto, no bo jak żeby inaczej. Mitryl, krasnoludy muszą mieć mitryl. Wiem, trochę faworyzuję krasnoludów, ale to tak już mam. Niech ci mają złoto, żeby było się o co bić. I tutaj też niech jest złoto, żeby ludzie mogli się o coś próbować. Tu jest adamantyn, rudę jeszcze muszę pewnie powrzucać. Ja tak trochę na ślepo to robię, żeby nie było. Nie myślcie, że ja to jakoś specjalnie robię, ale ogólnie po prostu zrzucam na ślepo, żeby ktokolwiek tutaj coś mógł sobie zabrać. Tutaj coś wyrosło w ogóle? Nie. Może tu muszą być równiny? Że, o, ale krab się urodził, nie? Krab się urodził, wiecie. Krab, fajne co? Fajne zwierzę. Kraby są super w ogóle. Podobno cała natura zmierza do bycia krabem, nie? Ostatecznie. Każda ewolucja każdych istot zmierza w tym kierunku. Więc, nie wiem, mogę teraz? Zasiej trochę kwiatków i w biomach. A ja muszę wybrać jaki tu jest biom. Dobra, tutaj ustawmy biom trawy niech jest. Tutaj może być grzybny biom. O, zróbmy biom grzybny i się pojawią jakieś grzyby. A tutaj tajemnicza pustynia, brzmi ciekawie. Dawać tajemniczą pustynię, niech jest tajemnicza pustynia. Może też będzie warto tutaj przyjechać po coś. I teraz mogę zasadzić rzeczy, okej, na tej zasadzie to działa. Dobra, rozumiem. Przyspieszmy to tutaj, proces rośnięcia najróżniejszych rzeczy, żeby było jakieś jedzonko. Tutaj też można chyba, na pustyni podejrzewam, że niespecjalnie, ale na pustyni na przykład będzie adamantyn, o. I mogę jakieś te naszyna, dżungla to by mogła być jeszcze, okej. Ale nie, weźmy jeszcze jakiś kamień, weźmy jakieś srebro. O, tutaj będzie bardzo, bardzo bogata, bardzo bogaty teren. One te rzeczy rodzą się same z siebie, jak widzicie, nie? Tutaj trochę się pojawiło kamienia, czy tam rudy. Ale przyspieszmy, żeby może się zaczęli tłuc jakoś między sobą, żeby było trochę ciekawiej. Ktoś jakieś wojny prowadzi? Tryb królestw. Mamy pokazane królestwa, tak.
Tryb wiosek. Nie no, warstwa sojuszy. Są sojusze? Nie. Linie wojenne. Włączone niech są. Blood of Quarter. Okej, okay. Dobra, dobra. Nikt nie chce się bić? Wszyscy są strasznie pokojowi? To są te takie idylliczne czasy dawne, nie? Wiecie, te idylliczne czasy przeszły. Więc my... Pokaż armię. Tak, pokazuję armię, ale nikt nie ma armii. O nie, ci mają. Okej. Okay. Czemu on tam krzyczy? Może oni się wybierają na wojnę, co? Ci, czekaj, ci są, mają jakiś, ci mają, tak, robią armię, czyli oni będą szli do wojny. Władca jest podany. Okej, okay. Czy on prowadzi wojnę, czy nie? Nie do końca wiadomo. Tutaj, o, nie ma wojny żadnej. Ale to jest po prostu, aha, on po prostu zbiera armię, to jest oznaka armii. Dobra, czaję. Ale tak, królestwa będą prowadziły wojnę ze sobą, będą też na przykład prowadzić rewolty. To znaczy, że jak gdzieś tam na przykład ci by skolonizowali tutaj tą przepiękną wysepkę, tutaj taką bardzo, wiecie, taką bardzo powstałą, to potem tamci mogą się obrazić i odejść, nie? O, ci się połączyli w jedno. No dobra, to można taką naprawdę... O, ci chyba idą, tak? Ci są na wojnie? Są na wojnie! Krasnoludy przeciwko krasnoludom. To się raczej w historiach nie zdarza. Ale... Niebiescy wygrali? Ha. Ci ich zaatakowali, a niebiescy wygrali. No dobrze, no to widzicie, to może mam nadzieję, że częściej będzie się jak zdarzać, że agresor po dupie dostanie w historii wszechświata. Ale dobra, my tutaj gadu, a świat zmierza do przodu i tak naprawdę przecież wszyscy by chcieli trochę Mainheimu, nie? Trochę takiego poniszczenia tutaj wrzucić, więc może zróbmy komuś psikusa i wstawmy tutaj na przykład złego czarodzieja. Złego czarodzieja, który ma jeszcze trochę tych szkieletorów. O kurde, zły czarodziej. Rzucili się na niego. Nie wiem, czy go zabili, czy nie. O, zły czarodziej jest mocny, widzę. Zły czarodziej się nie pierdzieli, wszystko płonie. możemy też wsadzić białego czarodzieja, wróg złego czarodzieja. O, biały czarodziej to wróg złego czarodzieja. Czy oni będą się tłuc między sobą? Nie wiem, jak na razie wszyscy próbują bić, nawet dzieci się na niego rzuciły. Ale w sumie trudno powiedzieć. Nie, czy oni się biją teraz między sobą? Tak, biały czarodziej chyba próbuje do niego strzelić. Ciekawe. Możemy doktor Plagi wysłać, ale to wszystkich nam zatruje. Mamy jakieś ciekawego potworka, którego można by tu wrzucić? Mały szczur tu jest zarażony, to może nie. Jest... Król, szczurzy król, o, szczurzy król, niech sobie tu łazi, mamy pełno króliczków, wypuścimy w tym szalonym miejscu, no, niby do niego strzelają, jak on sobie radzi? No, ma tyle życia, nie ma szans, żeby go pokonali, wszyscy spłoną, zanim to się stanie, możemy nekromantę wysłać, nie wiem, czy to dobrze, może bandytów? Nie wiem, kogo bandyci będą bili w tym momencie. Bandyci, tak widzę, że bardzo demokratycznie podeszli do tematu i biją wszystkich. ale tak. Możemy też wezwać smoka. Smok tutaj wszystko zniszczy. Super dynia to żyje. O, panie. Może weźmy super dynię. O, on będzie małe dyniątka wysyłał, ty. Ale jazda. Co on dalej robi? Może jakieś demony ogniste wrzucimy? Z tego, z podziemi, z piekła wyszli na zewnątrz i będą się rozprzestrzeniać. Mamy ten, no, czyli to może cyberprzestrzeń, aha, czyli to takie daleki przyjdą, tak? Tutaj potrzebujemy wieży lodu. Wieża będzie chyba generowała jakieś potwory lodowe. Tak, generuje jakieś demony lodowe. O, elfy się od razu rzuciły na temat. Naprawdę nie zwlekali specjalnie długo. Nikt nie chce jeszcze moich przepięknych wysepek zasiedlić? Czy są za bardzo skupieni na ratowaniu życia po walce z tym? Po walce ze złym czarodziejem, który chyba już ostatecznie
zginął, bo nie widzę, żeby próbował walczyć z kimkolwiek innym, kogokolwiek demolować. Weźmy gdzieś z rogu, wrzućmy nekromantę, żeby stał się jakim niebezpieczeństwem, wiecie. Takim czyhającym na wszystkich, powiedzmy tutaj, niech jest dwóch nekromantów. No, od razu wojsko na nich wysłali. No to musimy dodać mu wsparcie, nie? Dodajmy im trochę wsparcie. Ale widzicie już, co chodzi w gierce. Można naprawdę wiele rzeczy tutaj porobić, wieloma rzeczami się pobawić. Tu jakieś demony wyszły. Co to jest za demon? To jest Aneon. Aneon już dwóch zabił, ma 666 życia, no bo oczywiście ile by miał mieć życia demon z piekła. Jest zły, co powoduje wojskowość plus 10 i mniejszą liczbę miast może robić. Oni mogą też miasto robić? Ty, demony zjadły dynię. Ciekawe, czy one dostały z tego jakieś benefity. O, ci mają już, czekaj, jak tam kultura ona stoi, mają ostre topory, wyższy poziom domu, produkują bronię, wynajdują chyba jakąś, jakieś rolnictwo. Ciekawe, jak daleko można tutaj dojść. Ja sobie pogrywałem w tą gierkę dawno, dawno temu, jeszcze wtedy w okolicy, kiedy ogrywałem to na kanale. A i wtedy tak dochodzili do takiego poziomu jako takiego, niczego nadzwyczajnego. No tutaj coś, co to jest? Płonie drzewo po prostu. Ale mieli już takie naprawdę wielkie statki, fregaty i inne takie rzeczy. Jestem ciekawy, czy tutaj jakaś nowożytność się pojawia w pewnym momencie. Ci, kto to są? Eora. Eora jest... Lineres Keepers. Ktoś ich najechał w momencie, jak ich atakują ci. O, elfy zaatakowały ten krasnoludy w momencie, w którym są krasnoludy atakowane przez demony z piekła i przez szkieletorów, czyli tak, potwierdza się stwierdzenie, że elfom never trust an elf, nie? Wiecie, tak jak się, jak tam Gimli się wypowiedział bardzo słusznie dawno, dawno temu. Więc tak, na sam koniec, bo powoli zmierzamy ku końcowi, zróbmy coś, co jest może najfajniejsze. Bomba krabowa, nie wiem, czy jest najfajniejsza, ale zrzućmy bombę krabową. Okej, okay, płonące kraby usuwa połowę populacji z tego świata. A, czyli można w Thanosa się pobić. Robotowy święty Mikołaj, to chyba z tego, z Futuramy. Jest nawiązanie, ta gierka ma dużo takich nawiązań. O, zrzuca wybuchowe prezenty. Jingle Bells jeszcze przy okazji śpiewa. Możemy zrzucić po prostu zwykły granat, jakbyście byli trochę mniej... O, może to nie był aż taki zwykły granat. Jak macie trochę mniej wyobraźni, to możecie się pobawić coś takiego. Możemy... Kula do kręgi. O, poczekaj, a co zrobi... O, tego nie było na pewno. Okej. Okay. I to się zatrzyma w pewnym momencie? Chyba tak. A, i wybucha na koniec. Myślałem, że jakaś góra powstanie. Ale na koniec możemy zrobić wszystkich ulubionego Krabzillę. I Krabzillą można kierować. I Krabzilla po prostu wtedy... O, widzicie, kieruje Krabzillą. Jak ona językiem robi? O, patrzcie. Ja, gincie wszyscy. Jestem Krabzillą, która pożre wasze dusze. Okej. Okay. Ona chodzi po wodzie normalnie. Kaiju. Na prawo... Nie, na prawo się myszką rusza, tylko mapę się rusza. Jakoś tak w sumie mało poginęło przez te ataki Krabzilli. Bym zakładał, że trochę więcej ludzi poginie. Musimy trochę zdepopulizować orków. O, tych to się udało zdepopulizować. Ile ich jeszcze płonie? Możemy wyłączyć Krabzillę. O cholera, nie wiedziałem, że jak się ją wyłączy, to ona się wyłącza wybuchem tutaj termojądrowym. Ale tak, trochę chaosu trzeba wprowadzić, żeby nowe królestwa mogły spróbować się odbudować, nowe powstać i tak dalej. Więc tak, to jest Worldbox. Strasznie fajna gierka na pobawienie się i porobienie takich szalonych rzeczy. Można też grać w tą grę... O, tutaj się pojawił jakiś zły czarodziej sam z siebie. Można też grać w tą grę po prostu na tak bardziej poważnie, tak? Spróbować budować świat, w którym faktycznie da się żyć i mieszkać, a nie demonować to Krabzillą co chwilę. Można naprawdę ciekawe narracje pewnie stworzyć tutaj. Ale tak, jeżeli chcecie sobie zagrać w tą grę, jest link pod filmikiem. Tak jak zawsze, jestem Mr. Pig, dziękuję wam za wasz czas. No i co? Do zobaczenia. Pa!